Chciałem powiedzieć takie świadectwo trochę ze swojego życia, bo w zeszłym roku chyba było takie nabożeństwo i podczas tego nabożeństwa Agata powiedziała, że jeżeli chcesz, to powiedz złamij swój kręgosłup. I tak się stało, że faktycznie ja tego potrzebowałem w ogóle. I powiedziałem to po prostu, no mój duch tego potrzebował i tak się stało, że chciałem, żeby mi złamać kręgosłup, aczkolwiek w ogóle nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. I powiem wam, że nawet rozmawiałem z kilkoma osobami po tym nabożeństwie i każdy powiedział w ogóle coś innego. Ja powiedziałem, że zresztą ze starą naturą zostaje, drugi, że złamie się do końca jego ego. W każdym razie mnie to się kojarzyło, że po prostu ja wiem. Chciałem, żeby wszystkie warunki zginęły we mnie i chciałem, żeby się zrobił porządek na mojej duszy. I powiem wam, że byłem przekonany, że ja tego chcę i oczywiście po nabożeństwie to zapomniałem o tym oczywiście, ale następnego dnia już się zaczęło. Zaczęło się w taki sposób, że poczułem jakby... Poczułem, że Duch Święty zaczyna mnie prowadzić po prostu po mojej duszy w różne ciemne miejsca i po prostu ja myślałem, że już mam trochę za sobą, natomiast on mnie wprowadzał w te ciemne miejsca i pokazywał mi w ogóle odczucia, jakie to jest kłamstwo. Pierwszą taką rzeczą była chyba zazdrość i ja miałem w tym momencie jakąś taką relację i poczułem jakąś zazdrość. I już wtedy wiedziałem, że Duch Święty mnie prowadzi przez to, bo to było takie irracjonalne. To było takie irracjonalne, czyli generalnie wiedziałem, że jakby to uczucie w ogóle nie powinno jakby we mnie istnieć, a się okazało, że ja to czuję na duszy w ogóle i czuję jakiś ból z tym związany w ogóle. Potem Duch Święty mi przypomniał jakby wszystkie doświadczenia związane z zazdrością z całego życia. Czyli ja miałem dużo takich momentów, w których jakby ta zazdrość funkcjonowała i zobaczyłem wszystkie owoce właśnie tego kłamstwa jakby, bo nawet jak sobie czytałem teraz definicję w Wikipedii, to w ogóle ludzie jakby w ogóle nie wiedzą. Oni myślą, że ta zazdrość w ogóle powstała od dzieciństwa, natomiast i w ogóle, że jest dobra i zła, natomiast to okazuje się, że zazdrość w ogóle jest takim kłamstwem. I powiem wam, że to był jakby początek. Ja byłem ciekawy, co będzie dalej i generalnie dosyć się cieszyłem, że ta przemiana następuje. Ta zazdrość jakby została zburzona, potem się pokazały następne rzeczy, potem się pokazało coś takiego jak lekceważenie. Na przykład ja w ogóle czułem, że ktoś mnie lekceważy. Ja mówiłem się z Wiktorem Openem tu kilka razy. Dzwonię do niego, że będę za 10 minut i potem się okazuje, że ja przyjeżdżam, a jego nie ma w ogóle o tej wpół do. I dzwonię do niego, a on mówi, zajdę za 10 minut. Znaczy nie, spokojnie odebrał telefon i mówi, za 10 minut będę. Ja tak siedzę w tym samochodzie i mówię, co mnie tak denerwuje w ogóle? Mówię, taki czuję się jakiś lekceważony w ogóle. Ja mówię, co to jest, o co to chodzi? I on schodzi do samochodu. I ja mówię, ja mu to powiem w ogóle wszystko, nie? Ja mu mówię, słuchaj, ja się czuję taki zlekceważony w ogóle, źle się czuję z tym. A on mówi, Jezu, przepraszam Cię, ja w ogóle nie chciałem po prostu, ja wiedziałem wtedy, że to jest uczucie, które mnie okłamuje i że ja się czuję zlekceważony, bo jest jakieś miejsce, które mnie oszukuje po prostu. I w taki sposób jakby namierzyłem pewne kłamstwa na duszy. Powiem wam, że później dotarłem do niskiego poczucia wartości i to też jakby pokazało mi coś, czego wcześniej nie widziałem i tak dotarłem do odrzucenia i wiem, że to jest jakby korzeń wszystkich problemów, to jest odrzucenie. I to jest takie uczucie, które
tworzy się gdzieś tam w dzieciństwie, w ogóle rodzimy się w ogóle z takim odrzuceniem. I to we wszystkich jest i to powoduje różne problemy, które potem w życiu nas dotykają. I to odrzucenie nas w wielu rzeczach, ja zobaczyłem, Duch Święty mi pokazał, jak to jest blokowane w ogóle, jak nasze życie jest blokowane przez te wszystkie rzeczy. I zobaczyłem, ile mógłbym zrobić, a ile nie zrobiłem przez to, że na przykład czułem się odrzucony i te wszystkie rzeczy we mnie się działy. Odrzucenie się najczęściej bierze z dzieciństwa i Duch Święty normalnie pokazał mi, że ja w ogóle nie byłem odrzucony przez rodziców, tylko ja ich odrzuciłem. Ja odrzuciłem swoich rodziców, bo oni był jakiś bunt we mnie. Kiedyś ojciec w przedszkolu ukarał mnie publicznie. Już od tego momentu zaczęło się tak, że ja go nie traktowałem jako swojego ojca. I generalnie wiedziałem, że to nie rodzice mnie odrzucili, a to ja odrzuciłem. I z tego się wzięło też w ogóle sieroctwo, bo całe życie byłem jakby... Musiałem polegać na sobie, a nie na... Nie na rodzicach, ponieważ ich odrzuciłem już w dzieciństwie. Mimo, że mamy dobre relacje, bo cały czas mamy takie relacje, że możemy porozmawiać i generalnie wszystko jest okej. Okay. Więc wtedy też przeszedłem przez coś, jakby zobaczyłem też, z odrzucenia wychodzi też poniżenie. I poniżenie też praktycznie steruje jakby naszym życiem, a ono działa na różnych płaszczyznach. Od relacji poprzez jakby działania, powstrzymuje nasze działania. I to jakby bardzo mocno się uwidoczniło w moim życiu. I powiem wam, że oczywiście przy tym wszystkim był też bunt. I to się też wzięło właśnie dzieciństwo, te wszystkie rzeczy się wzięły jakby korzeniem, jest odrzucenie. I bunt też powoduje, że nie robimy pewnych rzeczy, ponieważ uważamy, że on nas kieruje w taki sposób, żebyśmy w coś nie wchodzili. I potem jeszcze zobaczyłem takie rzeczy jak ekskluzywność, która się w ciągu życia jakby pokazała, to jest coś takiego, że człowiek dąży do jakiejś takiej ekskluzywności, do ekskluzywnej rzeczy i generalnie to też jest taki duch, który jakby nas ogranicza, bo w pewien sposób kieruje nas jakby w niewłaściwą stronę. Wygoda i lenistwo to są tylko niektóre rzeczy, które jakby pokazały się we mnie i Duch Święty jakby przeprowadzał mnie. One wszystkie jakby pokazywał mi jakby też ból na duszy, który czułem w momencie, kiedy to się pokazywało. Następnie mi pokazał też duchy niewiary. To trwało dosyć długi czas. Ja generalnie wiedziałem, że jakby muszę to wszystko przepracować i trwało to jakiś czas. Ja w ogóle w tym roku miałem takie życie wewnętrzne, całkowicie się jakby tym zajmowałem, natomiast ja myślałem, że to już może będzie koniec. Generalnie już miałem tego trochę dosyć. I przyszedł taki czas, że nagle rano wstaję i pokazały się lęki. No i to już jest zupełnie nieprzyjemna rzecz. Bo te lęki są w ogóle jakby irracjonalne, bo jakby ja wiedziałem, że... Natomiast one paraliżują ciało, dusza też w ogóle jest taka poraniona całkowicie. Pierwsze to był lęk przed porażką. Lęk przed porażką, czyli generalnie można sobie ustawiać cele, można jakoś wierzyć, natomiast jest podsycony cały czas lęk taki, że na przykład coś nie wyjdzie albo coś się nie uda. Ja takie trzy lęki namierzyłem i powiem wam, że przez kilka tygodni jakby mnie atakowały od samego rana. Lęk przed biedą, bardzo taki mocny lęk, i lęk przed niezrealizowaniem celu. Czyli
można sobie ustawiać jakieś cele, natomiast spodziewa się tak porażki, bo cały czas te listki cię oszukują, że po prostu coś nie wyjdzie. I to trwało jakieś, nie wiem, kilka tygodni, dokładnie nie pamiętam. Znowuż myślałem, że to jakby jest jakiś koniec etapu, ale okazało się, że potem jeszcze Duch Święty przeprowadził mnie przez przekonania egocentryczne moje, bo ja myślałem, że ja już jestem w ogóle jakby... Skoro się nowo narodziłem i skoro Chrystus mieszka we mnie, to ja mam jego przekonania. Natomiast te toki myślowe cały czas były egocentryczne w niektórych miejscach i zobaczyłem w ogóle te toki myślowe i to było strasznie przerażające w ogóle. To było tak przerażające, że aż wstręt tego czułem po prostu. Też wierzyłem cały czas, że stara natura umarła, natomiast ona jakby się odzywała i Duch Święty pokazywał, że ona jej toki myślowe po prostu cały czas we mnie funkcjonowały. Potem dosyć ciekawa rzecz, to są niewłaściwe intencje. I tutaj też często się wydaje, że te intencje są dobre, natomiast Duch Święty pokazał mi, przeprowadził mnie przez wszystkie niewłaściwe intencje. I to też jest makabryczna rzecz po prostu, bo te intencje są fatalne. One niosą po prostu fatalne owoce przynoszą. I często one się wydają na pozór dosyć dobre. Często jest udowadniamy swoją rację na przykład i nawet jak ona jest zgodna z prawdą, to chcemy ją na siłę udowodnić. Natomiast jedyną intencją właściwą jest miłość. Tylko ta intencja może być dobra. Powiem wam, że ten proces to trwa, jeszcze pewnie będzie trwał, natomiast takie najważniejsze rzeczy jakby zostały poruszone i Duch Święty pokazał mi to w całości. I oczywiście wprowadziłem pewne narzędzia, które mi pozwoliły funkcjonować i rozwalać te rzeczy. Pierwsze to jest świadomość duchowa i wiem jakby co się działo. Od początku wiedziałem, co się dzieje, chociaż te rzeczy niektóre były tak intensywne, że myślałem po prostu, że coś jest tak. Natomiast miałem świadomość do końca tego, co się dzieje i współpraca z Duchem Świętym pozwala do końca jakby rozwalić te rzeczy. Natomiast wiem, że wiele osób będąc w procesie może mieć taki problem, że jakby nie wie, gdzie się znajduje i to może je w ogóle albo wyrzucić z kościoła, albo dać jakiś zły efekt. Następnie ustaliłem sobie stałą komorę od 6 do 8 i nawet jak przysnąłem czy coś, to jest dobrze ustalić. Ja nie lubię takich schematów, ale to jest naprawdę dobra rzecz, ponieważ tak jakby Bóg mnie w ogóle budził w tych godzinach i Bóg mi pewne rzeczy jakby podawał i pewne rozwiązania mi podawał. Czyli ustalenie stałej godziny dla mnie było tutaj super rzeczą. Duszę poddaję pod zarząd ducha, czyli w tym momencie od samego rana jakby moja dusza jest poddana duchowi i kontroluję jakby moją duszę duchem. Każdą myśl lękową, która przychodzi, gromię od razu, czyli odrzucam ją i ona nie ma jakby do mnie dostępu. Codziennie ogłaszam prawdy Boże. Na miejsce wszystkich tych kłamstw ustawiłem sobie prawdy Boże i codziennie je ogłaszam. Pokochałem swoją osobowość, bo to mi się też, to jakby też jest dla mnie było ważne i podążam za powołaniem, ponieważ wyklastyzowały się pewne powołania u mnie i podążam za tym powołaniem. I jakby co tutaj najczęściej jeszcze chcę powiedzieć, bo skuteczne działanie zgodne z powołaniem, dwa to jest wolność
i brak ograniczeń do wykorzystania potencjału. I trzecie to jest pokój wewnętrzny i bezpieczeństwo. To są takie trzy rzeczy, które jakby są efektem tego zburzenia tych rzeczy. I wiem, że to jest kierunek do przemiany umysłu i to prowadzi do przebudzenia, bo człowiek budzi się wtedy, kiedy ten umysł faktycznie się zmienia. No, do walki z diabłem najlepsza jest nieugiętość, bo często oglądam walki właśnie czasami i powiem wam, że różne były sposoby, jakby zawodnicy w różny sposób podchodzą do walki, aby wygrać walkę, natomiast jakoś tak mi się pokazało ostatnio, że niezłomność i nieugiętość to jest najważniejsza cecha, żeby pokonać przeciwnika.